Ona widzę tam gościa. O mój Boże! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Szabarta. To co widzicie, to jest kolejny odcinek z PUBG Mobile. Moi drodzy, ostatnio chyba był jakiś update albo jakiś inny tego typu śmieszny. Śmieszny fakt, albowiem. No, wchodzę sobie do gierki, prawda? I wchodzę sobie do gierki, nie? I broń robi kabom. Znaczy broń, gra robi kabom. Gra mi mówi, a nie, 30 klatek tylko. Aha, bo to jest w tym PUBG-u jeszcze nie można dodawać tej kolby do M16. W normalnym PUBG-u można. wobec tego dobrze. Aha, musimy sobie na pewno zmienić i ten nasz kochany. Wylądowałem w jakiejś ciemnej pupie, ponieważ jakby myślę sobie, a pewnie nic się nie stało z tym update'em i tak dalej. A tutaj dupa. Dupa mordo. Nieprawda. Niestety musiałem tutaj pobawić się przez chwilę w locie tak naprawdę mojej postaci właśnie i tutaj coś pozmieniać, żeby to cokolwiek to było w ogóle znośne do oglądania i te 50, znaczy 50, żeby te 60 klatek po prostu było, bo to jest, mi się wydaje, dość istotne. Ktoś ogląda jeszcze w ogóle filmy w takiej tej? Jakby... Tam w ogóle miałem zaznaczone tak. Jakby ktoś nagrywa jeszcze? Ktoś nagrywa jeszcze 30 klatek? W ogóle to jest strasznie śmieszna sprawa, bo nagrywam sobie tutaj, widzę, patrzę podgląd, ale tutaj nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, bo tutaj widzę, że mnie trochę ucina. Niedobrze, niedobrze, ale dobrze, trudno. Moi drodzy, oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się podoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół, wszelkie potrzebne linki znajdą się oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji, tudzież pasnijcie sobie w dzwoneczek powiadomień. O, to będzie zupełnie jak tutaj wyskoczymy, także lepiej sobie zrobić to delikatnie. O, może tutaj coś zgarniemy. Oczywiście w tym dzwoneczku powiadomień, żeby sobie zaznaczyć funkcję, czy bardziej opcje, o, to jest ładniejsze słowo, opcje, że chcecie otrzymywać powiadomienia zawsze, tam można się bawić w tych opcjach i tam sobie to wybrać, gwarantuję wam skuteczność, tak, zapraszam niewątpliwie. Ponieważ, jak już zawsze mówię, zawsze, zaufajcie mi, chcecie otrzymywać powiadomienia, także... Dobra, to możemy w takim razie... To możemy sobie tutaj zostawić w sumie. To damy sobie, tutaj mam na full auto. To możemy sobie podnieść, to możemy sobie podnieść. No, i to będzie broń długodystansowa, to będzie broń krótkodystansowa po sprawie. No, jeszcze z moim ulubionym oczywiście Red Dotem. Nie wiem, co się tak naprawdę dzieje, ja nie będę się aż tutaj tak schylał, no o. No i tak jest lepiej, no i tak jest lepiej, chyba nie? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to ja nie wiem, co ja będę musiał zrobić. Dobrze, ale wracajmy do gry. 68 ludzi jeszcze tutaj, prawda, żyje. Jakim prawem, nie mam pojęcia. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że się to uda. Bo to różnie, wyczekajcie, bo to E, muszę, żeby podnieść koło. Szkoda tylko, że nie za bardzo mam możliwość, jakby wiecie. O. Okej, nie było tematu, że nie mam możliwości jakby na boki tak naprawdę się przychylania, co byłoby też bardzo fajne. Dobra, ale chodźmy, musimy naprawdę polucić trochę, bo nie jest zbyt dobrze. No, zamknij się, znaczy otwórz się, chciałem powiedzieć właśnie. Dobra. Fajnie tutaj, że jak już mamy broń, to już bardziej gra nastawia się sama na podnoszenie
amunicji bardziej niż już innych broni. To jest bardzo spoko. O. I wiecie, co ja sobie zamienię, ponieważ ja o wiele bardziej lubię... Ja o wiele bardziej lubię M4 od Skara. Przestałem przez długie oczywiście do Skara. Szkraba. Ale no, oczywiście bardziej wolę. M416. Na tym się wychowałem. Prawda? A nie jakieś tam... Dobra, o, SLR-ka. To chyba był... Nie, to był bot. Dobra, już myślałem, że... Co? Co? O. Dobrze, po prostu sobie to weźmiemy, bo... to można sobie wziąć... Ktoś tam w ogóle pisał... Ktoś tam w ogóle pisał jakiś gagatek, że moje lutowanie jest złe. I... Naprawdę prawie się przejąłem. W sensie totalnie no offense do tego typa, który to napisał. Ale szczerze powiedziawszy, I don't give a damn. Wiecie co. Ja sobie lutuję i gram sobie w tę grę na tyle, na ile potrafię. Jeżeli jestem w stanie kogoś zabić i to nie jest bot, ponieważ udało mi się na pewno paru graczy zabić, było to dobrze widać pod koniec różnych rozgrywek, tam jak raz kiedyś wygrałem i tak dalej, chociażby wtedy, to jest dobrze, tak? Ja daję sobie radę, nie muszę tutaj szybko lutować, nie muszę być prosem. W ogóle to jest też jedna z takich rzeczy, o których chciałem kiedyś pomówić, bo ludzie przychodzący na kanał w ogóle, żeby zobaczyć jakąś gierkę i tak dalej, oczekują ode mnie tego, że nie wiem, że ja jestem prosem absolutnym w tej grze i że ja w ogóle nie wiem, jak śmie nie grać dobrze, skoro on gra dobrze i on nie nagrywa, w sensie komentujący to tego nie nagrywa, a ja źle gram i to nagrywam i w ogóle jak to w ogóle można wrzucać do internetu, Boże, jak można, ja pierdzielę, no nie, i oczywiście tam inne są słowa, nie ja pierdzielę. Szczerze? Wyjmij kija z dupy, mordo, serio, to internet. Film w internecie, który ty bierzesz na poważnie. Jezu Chryst, naprawdę. Czasami mam takie dziwne wrażenie, że ludzie, z którymi gdzieś tam rozmawiam w komentarzach, są w większości jak najbardziej rozgarnięci, można sobie z nim porozmawiać i tak dalej, ale są naprawdę takie perełki, po prostu czasami przychodzą totalnie z dupy, gdzieś tam to się pojawiło w jakichś poproponowanych i tak dalej. I... pierdzielą takie kocopoły po prostu, że to szok. Nie mają totalnie pojęcia, z czym się powiedzmy je na przykład mój kanał, z czym się je na przykład daną gierkę, z czym się je daną serię i tak dalej, i tak dalej. Nie mają totalnie o tym pojęcia. Przychodzą, pierdzielą, mówię, w głodne farmazony, kocopoły, 3x3, nie wiem, bo myślę, że nie wiem, że są fajni, bo są lepsi w jakąś grę. Super, świetnie, bądź. Jakby w większości przypadków podejrzewam tych ludzi, którzy w ten sposób piszą, jakbyśmy sobie zagrali tak jakieś duo, to nie wiem, ja bym może tak w takim PUBG mobilnym wyciągnął ile? 8-9 fragów, on by pewnie 1, 2 i to przypadkiem. I to zazwyczaj w większości są tacy ludzie, także tak nie za bardzo się jakby przejmuję tego typu rzeczami. I patrzcie, jak ja lutuję. Krew was zalewa niektórych. Tak, jakby... Nie mówię już, ja nie, uwielbiam, naprawdę uwielbiam te fakty tego, że ludzie naprawdę myślą, że ja to nagrywam, bo jestem prosem. Nie, absolutnie nie, lubię po prostu tę gierkę i dlatego sobie ją nagrywam. I jest fajna i fajnie możemy sobie pograć w mobilną wersję PUBG'a. Ja się cieszę na przykład, prawda, ponieważ PUBG w wersji mobilnej jest też gierką, która jest darmowa, więc wobec tego jakby możemy sobie pograć też w to wszyscy i tak dalej. I na przykład razem, jakbym kiedyś przypadkiem robił jakieś tego typu rzeczy. Może sobie właśnie to zamienimy. Tak, znaczy teoretycznie w PUBG-u komputerowym teoretycznie ten czerwony właśnie, ten pół half grip, czyli pół uchwyt? Tak?
bo jakoś tak to się nazywa po polskiemu. No, widzę tam gościa. O mój Boże! Nie spodziewałem się tego heada. Naprawdę, w ogóle to było takie... Ostatnio grywam w CS-a z moim bratem i jakoś tak ostatnio... Czasami te niektóre heady to wchodzą, tak wam powiem, tak? Jakoś tak... Fajnie, o. Dobra, to tak naprawdę freeload przyszedł do mnie. Mogę to? Not enough space, dobra. Wobec tego, equip, ciebie drop. Okej, okay, czyli weźmiemy sobie może smoki, o. I teraz jest enough space, no. Także wracając jeszcze tylko, ja naprawdę nie zgrywam prosa, nie uważam siebie za osobę, która jest prosem w tej gierce, naprawdę. I to bez zdania niektórych, którzy to twierdzą, w sensie, którzy tak twierdzą, to są mniej więcej ci sami ludzie, którzy myślą, że odkryli Amerykę, którzy myśli, że odkryli Amerykę, pisząc do mnie o tym, że wrzucam na przykład GTA, w sensie filmy z GTA, które były gdzieś tam kiedyś nagrywane. Wow, Sherlocku, jak na to wpadłeś? Ja pierdzielę, to jest coś naprawdę. Są tego typu ludzie, którzy dalej jakby piszą tego typu rzeczy i którzy dalej nie rozumieją bardzo prostej zasady. Nie podoba ci się, nie wiem, pierwszy moment filmu, to go nie oglądaj. Jezus Maria. Nie podoba ci się na przykład, jak ja gram w PUBG mobilnego? Nie oglądaj. Nie podoba ci się na przykład to, jak film sprzed 4 miesięcy na przykład z GTA Online z chłopakami jest wrzucany? To go nie oglądaj. Bardzo prosta sprawa, a ja już tłumaczyłem milion razy, dlaczego wrzucam filmy tego typu. Dobra, jedziemy tu. Ja tłumaczę milion razy już, dlaczego wrzucam jakby filmy właśnie z chłopakami, znaczy sprzed tam iluś miesięcy i tak dalej. Po prostu uważam to za dobre filmy i jakby dobrze się przy tym bawiłem i mówiłem też dużo razy o perspektywie, mówiłem też dużo razy o wielu innych sprawach, wielu innych rzeczach. Poza tym też wrzucam to z taką odległością czasu, żeby po prostu można sobie po jakimś czasie też przypomnieć na przykład w ogóle o takim filmie, także to też nie jest jakby tak wrzucam na przykład, nie wiem, 2 tygodnie później i tak dalej, tylko właśnie z dłuższym takim okresem czasu, po to właśnie, żeby można było sobie po prostu przypomnieć na przykład taką gierkę, czy taki odcinek, który akurat na przykład się niektórym mógł podobać. Tyle. I bardzo prosta sprawa, nie podoba ci się to, nie oglądaj. Zostaw nawet tę łapkę w dół, ja to tam mi to tam lotto, szczerze powiedziawszy. Znaczy, oczywiście doceniam każdą łapkę w górę i to, jak ktoś docenia moją pracę w filmie, jak najbardziej doceniam wasze łapki w górę, ale naprawdę jakby, jak potrzebuje się ktoś dowartościować, że nie wiem, że a jestem taki dobry, a support to jest taki gówno w tym PUBG-u mobilnym, to daj tę łapkę w dół, naprawdę, jak ci się nie podoba, naprawdę, nikt ci nie broni, spoko, serio, naprawdę. Nie dbam o oceny tego typu ludzi, bo w większości tego typu ludzie po prostu są... No cóż, jakby to powiedzieć, no głupi, no. I tyle. No, także tyle chciałem powiedzieć. Oczywiście mówiłem to teraz do osób, które pisały pod ostatnim odcinkiem jakieś kod super. Nawet nie zwracałem, szczerze powiedziawszy, na to uwagi, bo tam, znaczy przeczytałem to i tak dalej, ale nie wiem, nawet nie odpowiadałem na to. Miałem po prostu tak, że przeczytałem i miałem takie... Aha, jakby to... Aha. To tyle, jakby skończyłeś już, czy coś, bo... Jakby... Nie wiem, może jeszcze jakiś komentarz napiszesz, jak napiszesz jeszcze raz jakiś komentarz spamiący, to po prostu dostaniesz najwyżej shadowbana. Bo jakby ja nie... Inaczej, może w ten sposób... Aha, nie mam w ogóle miejsca. Ulala. Jakby... Nie mam nic do... Nie, w sumie wolę czwórkę. Nie mam nic absolutnie do tego, że ktoś tam sobie lubi ponarzekać. W sensie jak napiszę to na przykład... O! Super. Co to jest?
Only a select few can see. No przecież on tam jest. Gdzie on jest? Ja pierdykam, no. Okej. Okay. Zapomniałem, o czym mówiłem. Jakby już w momencie, w którym... byłem w trakcie właśnie już polowania tego człeczka. Zapomniałem, o czym mówiłem, a mówiłem o czymś. Tak. W każdym razie, oczywiście mówię, to w takim razie wyjdę może z jakiegoś takiego, jakiejś takiej zero ground. Mówiłem o tym, że po prostu ja sobie gram to wszystko czysto for fun. Staram się zrobić jakiś przy tym, nie wiem, entertaining, albo porozmawiać sobie z wami, albo coś i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega zresztą mój kanał. Zresztą cała na przykład seria z Farminga, na którą, jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. Właśnie trochę polega też na tym, że czytam po prostu sobie na wizji jakby komentarze i też dużo, znaczy czy dużo. Nie wiem, czy to dużo, ale staram się poświęcać staram się poświęcać bardzo dużo czasu na czytanie komentarzy pod filmami oczywiście. Zawsze staram się też odpowiedzieć, jeżeli mam coś do odpowiedzi, jakby. Tak, żeby to właśnie nie było też jakieś tam naciągane i tak dalej. Jak ktoś tam napisze coś fajnego albo miłego, albo coś dobrego, to daj, przepinam serduszka, odpowiadam, rozmawiamy sobie, fajnie jest i tak dalej właśnie w komentarzach, bo jakby no zależy mi na tym kontakcie jak najbardziej z wami. Natomiast na kontakcie z osobami, które są po prostu toksyczne, są idiotami, którzy nie rozumieją najbardziej podstawowych, nie wiem, zależności tego świata, no to cóż, cóż, nic nie zrobię. To już wina tylko i wyłącznie waszego głupiego wychowania. Nie, chłopcze, nie. O, ale to sobie chętnie zawezmę. To sobie bardzo chętnie zawezmę. Ty w ogóle miałeś zrzut, to ty może masz coś ciekawego. Nie, nie masz. Dobra. Także tak, lutuję sobie poprzez właśnie wciskanie sobie kontrila i pokazanie się myszki, poprzez jakieś dziwne rzeczy. Nie umiem tutaj szybko lutować. W PUBG-u normalnym jestem, mogę śmiało powiedzieć, że umiem szybko lutować, ponieważ tam mi to jakoś szło zawsze i zresztą mam tam przegrane prawie 800 godzin, także to jest akurat nic dziwnego, że jakby no jestem w stanie tam szybko lutować, bo... Jestem w stanie tam szybko lutować, dlatego że no to jest dość, wydaje mi się... O nie. O nie. I to jest gracz. A jestem w dupie, dobra, muszę się schować na pewno. Gdzie jesteś, mordo? No wychyl. Wychyl tylko, chłopcze. Dobra. O, to był gracz już, to był już gracz, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dwa energy drinki.
Także tam jestem w stanie szybko lutować. Tutaj na przykład nie jestem w stanie, ponieważ nie mam na przykład 800 godzin. Zatem skupianie się na graniu w tą grę jest po prostu troszkę mniejsze z uwagi na to, że nie trzeba aż tylu rzeczom poświęcać uwagi, na przykład w półbuł komputerowym, a i owszem trzeba, ale czerpię jak najbardziej z tego, z taką samą przyjemność grania jak z jednego, jak i z drugiego półga. Ostatnio właśnie wróciłem do półga, tak więc także... Skąd? A tam. Dobra. Tam jest. Wow, a byłem schowany. Jak to się stało? A dostał dwa... Aha. No dobra. Znaczy, no, też nie ma co wymagać tego, żeby to było tak, że no, już dobra. Dobrze, moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję w takim razie za ten odcinek mobilnego. Ja byłem Shepard, to był kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa, pa.